Debatę to powinniśmy prowadzić cały czas. Debatę tak, ale nie, jeszcze nie zmieniać absolutnie tego prawa. Absolutnie. Ja uważam, że ta propozycja, ani jedna propozycja, ani druga, która weszła do Sejmu, jedna została odrzucona, druga została przyjęta. To jest coś, co nas tylko bardzo dzieli i to jest nas osłabia jako Polaków. Ja jestem za tym, żeby ta zgoda co do aborcji, która jest teraz ustawowo zagwarantowana, żeby ona trwała. Czyli Prawo i Sprawiedliwość powinno Pana zdaniem zrobić krok w tył? Jaki krok w tył? No niech nie robi żadnego kroku, niech stoi. Ale cały czas ustawa jest procedowana, jakby nie było. No, nie, no ja nie wiem, no niech się nie... Jeżeli to ja bym prosił, żeby się nie spieszył z tą procedurą. Ale co, zamrozić w komisji? No, wycofać całkowicie? Ja nie jestem tu specjalistą, jakbym marszałkiem Sejmu, to bym wycofać projekt. Dlaczego? Ja uważam, że sprawa aborcyjna wymaga namysłu, wymaga jeszcze raz jakby poważnej debaty publicznej, sporu, takiego narodowego sporu, sporu światopoglądowego, a nie procedować teraz coś, co jest pospiesznie nawet przyjęte, nawet te kilkaset tysięcy podpisów nie upoważnia do tego, bo to nie chodzi o to, żeby naród dzielić, bo w ten sposób dzielimy się tylko, a jesteśmy już głęboko podzieleni i jeszcze tych podziałów nie dosypujmy, nie pogłębiajmy tego podziału.